informacji proszę teraz o zabranie głosu okręgowego inspektora pracy, pana Janusza Niedziółkę. Dziękuję Państwu. Przede wszystkim na początku chciałbym podziękować panu przewodniczącemu za zaproszenie, ponieważ jesteśmy z Państwem nie tylko na co dzień w trakcie rozwiązywania trudnych problemów dnia codziennego, ale jakże ważne. Bo często zapominamy, że interwencja Państwowej Inspekcji Pracy, ta każda interwencja, to są ludzkie problemy i to nie jednostkowe, ale często rzeczy najważniejsze. Bo to, co pan przewodniczący Piotr Duda powiedział, niewypłacenie wynagrodzenia, zatrzymanie wynagrodzenia, jeżeli ono jest podszyte innymi niż ekonomicznymi skutkami, to skutek w postaci kary grzywny, czy jest to skutek wystarczający? Pozwólcie Państwo, że podzielę się z Państwem takim przeżyciem, które ostatnio mnie dotknęło. Odwiedziliśmy zakład karny w Siedlce. I wśród skazanych były osoby, które znalazły się między innymi ze względu na jazdę rowerem pod wpływem alkoholu. I to był taki człowiek, który 8 lat nazbierał sobie pozbawienia wolności. Zadałem pytanie dyrektorowi, czy tutaj znajduje się jakiś pracodawca, który nie wypłacał wynagrodzenia. Nie. Na 700 osadzonych takiej osoby nie było. A czym innym różni się kradzież naszynika za 3000 i pozbawienie wynagrodzenia w wysokości 3000? Dlatego też to, co pan przewodniczący Peduda powiedział. Trzeba się zastanowić nad skutecznością prawa pracy w Polsce. Mówiliśmy o wyjazdach obywateli polskich do Niemiec. System unormowań niemieckich. Rodzi się pytanie, dlaczego się tak dzieje w Rzeczpospolitej, że 27% są to umowy na czas określony. Cały czas cisną się na usta słowa kryzys, przyczyny ekonomiczne. Ale czy to jest uzasadnienie? I tutaj Państwu pozwólcie, że podsunę taką wspólną myśl. My często nie potrafimy posługiwać się danymi statystycznymi ilustrującymi wpływ rozwiązań proponowanych przez rząd, przez różne instytucje na skutki związane z miejscami pracy. Bo mówi się o konieczności umów na czas określony, że to gwarantuje utrzymanie miejsc pracy. Mamy doświadczenia z roku 96 i można naprawdę wyciągnąć wiele, wiele wniosków. Proszę Państwa, aktywność to, co pan przewodniczący Piotr Duda powiedział. Aktywność jest bardzo wskazana, ponieważ zawsze czasy są trudne. Ale w tej chwili, w momencie, kiedy ten dialog jest bardzo ograniczony, często ten dialog jest rozbity na Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, na Komisję Trójstronną, to Państwo możecie zdawać sobie sprawę, tak jak zdają sobie sprawę inspektorzy pracy. Tyle inspekcji, ile prawa. Jeżeli prawo pozostawia luki, daje rozstrzygnięcia, daje wskazówki takie, które można je zinterpretować, to bądźmy przekonani, że ta interpretacja będzie tym korzystniejsza dla tego, kto dysponuje lepszą kancelarią prawną. Dlatego nie do rzadkości tutaj na terenie Mazowsza jest tak, że jest inspektor w trakcie czynności kontrolnych i naprzeciwko jest nie jedna, ale kilka kancelarii prawnych. Proszę Państwa, 6 tysięcy skarg rocznie na Mazowszu. To wskazuje, że uzasadnienie dla działalności związku, który jest autentycznym partnerem w rozwiązywaniu problemów ludzkich, jest jak najbardziej potrzebne. Ja pozwolę sobie podziękować Państwu, bo Państwo zawsze jesteście takim wsparciem dla Państwowej Inspekcji Pracy, która nie wchodzi w struktury rządowe, a jest instytucją niezależną, że Państwo pozwalacie nam również skuteczniej interweniować w różnego rodzaju sprawach pracowniczych, również dotyczących instytucji państwowych. Proszę Państwa, w urzędach typu ministerstwa,
cały obszar skarbowy, tam też są zatrudnieni pracownicy. I smutkiem napawa, że te instytucje, którym nie trzeba przypominać o obowiązującym prawie, często zapominają o tym, że związki zawodowe mają swoje prawa i przynajmniej nie mogą mieć głosu decydującego w przyjmowaniu zmian na przykład organizacyjnych, ale konsultacje muszą się odbywać. Proszę Państwa, na koniec Państwu powiem, że cieszę się, że tutaj na sali spotkałem wiele osób, które inspirowały inspektorów pracy do pomocy i rozwiązań służących człowiekowi pracy, ponieważ skarga, wypadek przy pracy, śmierć pracownika nie ma barw politycznych. To jest zawsze tragedia ludzka. Pozwólcie Państwo, że jeszcze zakończę taką refleksją, bo nie ma takich badań mówiących o wpływie związków zawodowych na przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakładzie. Ale ja Państwu powiem, że z opinii Państwowej Inspekcji Pracy, tam gdzie są związki zawodowe, tam gdzie jest solidarność, tam jest mniej interwencji Państwowej Inspekcji Pracy, tam my nie musimy interweniować, szczególnie jeżeli związki zawodowe są bardzo aktywne. Ta aktywność jest jak najbardziej wskazana. Jest, proszę Państwa, wiele do zrobienia, bo tak jak tutaj było mówione przez Pana Przewodniczącego o tych obszarach związanych z współpracą z prokuraturą, proszę Państwa, od 25 lipca Polska pozostaje w takim dyskomforcie związanym z brakiem wprowadzenia ustawy o skutkach powierzenia innej pracy zarobkowej cudzoziemcom. Dlaczego pozwalam sobie o tym wspomnieć? Proszę Państwa, żyjemy w kraju, który jest kolebką Solidarności, jest kolebką wielu znakomitych Polaków, którzy odegrali istotny element na scenie europejskiej. I w tej ustawie, w przepisach międzynarodowych, po raz pierwszy sięgnięto po takie rozwiązania, że jeżeli zostanie złamana ustawa o powierzeniu innej pracy zarobkowej, będzie to miało wpływ na przykład na możliwość startowania przedsiębiorcy w sferze zamówień publicznych. Przepisy prawa międzynarodowego są tak skonstruowane, że tutaj nie ma możliwości odejścia przy ratyfikowaniu tych przepisów na grunt prawa polskiego. Jest to bardzo istotny element. Czekamy na zakończenie ścieżki legislacyjnej. Wiemy, że Ministerstwo Pracy przygotowało ten projekt. Jednak od 25 lipca pozostajemy w zwłoce. Mam nadzieję, że niedługo ta ścieżka legislacyjna ulegnie zakończeniu. Na koniec, proszę Państwa, Państwo pozwólcie, że w imieniu Państwowej Inspekcji Pracy złożę Państwu najlepsze życzenia spokojnych świąt Bożego Narodzenia, nie przedłużonego weekendu, nie dni wolnych, ale właśnie świąt Bożego Narodzenia. I trzymamy kciuki za Państwa inicjatywę związaną z ograniczeniem czasu pracy w handlu w Wigilię Bożego Narodzenia. Macie Państwo nas prawdziwych partnerów i wspierających tę inicjatywę. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia życzę.